Czy jesteśmy wolni od uzależnień? Jak rozpoznać, czy jesteśmy od czegoś uzależnieni? Jak zapobiegać tego typu problemom? Na te i szereg innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnych odcinkach programu Połączenia. Programu, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i wykazać pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami, które z pozoru wydają się różne. Nasz program jest interaktywny. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do dyskusji, mogą to Państwo zrobić zaraz obok okienka, w którym jest transmisja w serwisie YouTube, do czego oczywiście Państwa zapraszam. Ja mam na imię Daniel, a dzisiaj wieczorem razem ze mną w studiu są dr Łukasz Romanowski, biblista, teolog, dr Dawid Bernaciak, lekarz. Jest z nami również Remigiusz Krok. Remigiusz jest teologiem, jest też prelegentem wielu spotkań dotyczących właśnie tego, jak radzić sobie z uzależnieniami. Jest z nami również Daniel, który dzisiaj będzie odpowiadał na Państwa pytania na czacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat uzależnień, ale zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszamy do obejrzenia krótkiej sądy. Sądy przygotowanej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka. Czy jest Pani osobą wolną od uzależnień? Myślę, że tak, aczkolwiek no to jest taki śliski temat. Tak, myślę, że tak. Jestem uzależniona od papierosów. Od psychoaktywnych tak, ale mam uzależnienia inne, mniej kłopotliwe. Od pracy chociażby. Okej, okay, tylko jakiego typu uzależnienia? Nie można tak sprecyzować dokładnie. Proszę powiedzieć, czy chodzi o przeciwdziałanie. Nie palę, nie piję. Jestem mamą teraz, tak? Także wymagająca to jest rola. Także no nie są, nie. Z takich rzeczy, narkotyków nie. Jak najbardziej nie. Nie, nikt nie jest wolny od uzależnień. A skąd można wiedzieć, że jest się uzależnionym? Robisz coś podświadomie i powtarzasz. Repeatedly. Every day. Każdego dnia. Yeah, probably so. A po czym możemy rozpoznać, że jesteśmy od czegoś uzależnieni? Gdy spędzamy na przykład, nie wiem, dużo czasu na internecie, skorzystamy dużo z komputera, chociaż nie jest to nam potrzebne do pracy, do nauki, tylko po prostu dla rozrywki. Mhm. Pewnie wtedy, gdy nic nam nie przynosi szczęścia poza tym czymś, od czego jesteśmy uzależnieni. To znaczy, myślę, że to widać. Na pewno człowiek uzależniony od alkoholu czy od tytoniu, tego się nie da ukryć. A jeżeli mówimy o uzależnieniach takich w czterech ścianach, no to i tak prędzej czy później to będzie widoczne przez otoczenie, rodzinę, najbliższych. Okay, jak uchronić siebie przed uzależnieniami? Yourself from being addicted to something. Is there a way, czy jest na to przepis? Raczej nie. Trzeba być bardzo silną osobą. Liczy się to, jak myślisz. Trzeba stale myśleć, co się robi. Więc raczej nie. Uzależnienie jest chyba w ludzkiej naturze. Chyba własna silna wola jest najważniejsza, tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś proponuje to odmówić i samemu nie kupować, nie sięgać po to, tak myślę. Znajdować sobie różne zajęcia, spróbować się oderwać, nie wiem, znaleźć sobie znajomych,
Też gdzieś na wakacji ten, bo na pewno tam gdzieś w pracy, na studiach się ktoś znajdzie, z kim można zawsze gdzieś wyjść na miasto. Mieć jasno określony system wartości, najlepiej moralnych wartości, jakieś fajne, rozwojowe, aktywne zajęcie, robić coś twórczego. Ale tak sobie myślę, żeby po prostu co jakiś czas zmieniać to, co się robi w życiu. Że nawet jak się widzi, że coś się robi i jest to bardzo potrzebne w naszym życiu, to co jakiś czas po prostu spróbować żyć bez tego przez jakiś czas. Jak uchronić siebie przed uzależnieniami? Czy jest na to przepis? Zależy, z czym masz do czynienia. Na przykład alkohol. Tu w Krakowie jest dużo dobrego alkoholu. Ale jeśli pić, to z umiarem. Wakacje nie na tym polegają. A co z małymi rzeczami? Nie takimi jak alkohol. Ale z tymi, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Ja lubię jeździć na rowerze, lubię wychodzić na spacer z psem, od tego jestem uzależniony, ale to nie są złe rzeczy. Witamy po krótkiej przerwie. Słyszeliśmy respondentów, każdy tutaj na swój sposób próbował odpowiedzieć, co to jest uzależnienie. Spróbujmy w takim razie od tego zacząć, może powinniśmy sobie to zdefiniować. Co to jest uzależnienie? Wydaje mi się, że uzależnienie jest to pewien mechanizm funkcjonowania osoby, polegający na tym, że ta dana osoba nie jest w stanie kontrolować do końca swoich zachowań, pewnych nawyków. I wydaje mi się też, że musi się to objawiać w postaci zaburzeń innych sfer życia. I na przykład Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że zdrowie to jest stan pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego. Więc rozumiem, że uzależnienie, jakiekolwiek forma uzależnienia to nie była, w jakiś sposób zaburza którąś z tych podstawowych płaszczyzn funkcjonowania ludzkiej istoty w ogóle. A na poziomie też można to rozpatrywać oczywiście na różnych poziomach uzależnienie. Na poziomie biologicznym z kolei jest to pewien taki jakiś stan neurochemiczny, polegający na różnych rozregulowaniu receptorów, różnych neuroprzekaźników, które po prostu powstaje nadmiar albo niedobór pewnych. I to się manifestuje właśnie po prostu w różnych sytuacjach życiowych. Problem z uzależnieniem musi mieć bezpośrednio wpływ na nasze zdrowie, tak? I wychodząc z tego klucza, już wydaje mi się, że nie wszyscy tak naprawdę jesteśmy raz, że zdrowi, a dwa to wolni od uzależnień, ale mam nadzieję, że pod koniec programu tutaj każdy z nas i też nasi widzowie będziemy mogli sobie na to pytania odpowiedzieć, czy ja jestem od czegoś uzależniony. A czy mieliście kiedyś kontakt z kimś, kto był uzależniony? Bo wiecie, możemy sobie tak w teorii bardzo fajnie rozmawiać, ale dopiero problem zaczyna się wtedy, kiedy zostajemy z tym uzależnieniem, czy sami, czy poprzez nasze środowisko skonfrontowani. No, mieliście kiedyś takie doświadczenia? Że jesteśmy wolni i od niczego nie uzależnieni. Tak, dlatego, że mamy na co dzień... Na pewno do czynienia jesteśmy obserwatorami bądź współuczestnikami ludzi, którzy są dookoła nas, którzy są uzależnieni od czegoś, ale dzisiaj gama i paleta różnego rodzaju uzależnień jest tak szeroka, że warto byłoby przeżyć jakąś taką szczerą autorefleksję i zadać sobie pytanie, czy na pewno mogę patrzeć na innych z punktu widzenia osoby wolnej od uzależnień, czy być może któreś z uzależnień jest także moim własnym udziałem, czego nie jestem świadom, być może ignoruję pewne symptomy, sygnały, które daje mi otoczenie i powinienem zająć się przede wszystkim także sobą i własnym którymś problemem. Tym bardziej, że problem uzależnień czasami jest bardzo delikatny i myślę, że w dalszej części o tym powiemy, że mogą być uzależnienia odbierane społecznie pozytywne i takie są najbardziej niebezpieczne.
Ja myślę też, kontynuując to, co powiedział Remigiusz, że właściwie grupy osób, które spotykamy, różnią się od siebie tym, że u jednych jest to bardziej widoczne, u innych mniej widoczne. Natomiast kwestia tego, czy ktoś jest, czy też nie jest uzależniony, zwykle jest kwestią pytania o to, czy kogoś stać na to, żeby wyznać, że jest uzależniony, albo czy też jego życie jest już w takim stanie, że po prostu to uzależnienie przynosi złe efekty i w związku z tym nie da się już tego ukryć. No, ja miałem do czynienia z różnymi przypadkami osób, u których to było rzeczywiście bardzo widoczne i przynosiło też złe konsekwencje ludzi młodszych i też starszych. I rzeczywiście widok człowieka, który już zdaje sobie sprawę z tego, czym jest to uzależnienie i bardzo nawet pragnie z niego w jakiś sposób rezygnować, a z drugiej strony jest całkowicie bezradny, jest dosyć dramatyczny. Czasami dochodzi też do tego, że jeszcze inni nawet przy dobrej woli nie są w stanie żyć z takim człowiekiem, bo to życie jest po prostu nieznośne. Ja przez pewien okres czasu, kiedy studiowałem jeszcze i dużo czasu musiałem spędzać w książkach i być może za dużo czasu nawet i przez to jakby być inne obszary życia były zaniedbane. Często czasami spędzałem czas w internecie, żeby jakieś portale społecznościowe, żeby mieć jakiś kontakt z ludźmi. I ciekawe jest to, że ja w ogóle nie zauważyłem tego, że to jest jakieś uzależnienie i być może nie było aż takie mocne, ale kiedy po pewnym czasie zauważyłem, że pewna bliska mi osoba, jak dużo czasu spędza w komputerze, w internecie i zobaczyłem, tak mi się zrobiło bardzo żal tej osoby z rodziny, widząc, jak to zaburza jej życie, jak nieszczęśliwą staje się ta osoba. I ciekawe jest to, że u siebie nie zauważałem tego problemu, ale kiedy zobaczyłem, jak to wpływa na drugą osobę, ja stałem z boku i widziałem, jaki to ma wpływ, wtedy zrozumiałem naprawdę swój też problem poprzez obserwowanie drugiej osoby. I to jest ciekawe, że czasami osoba, która jest uzależniona, sama nie jest świadoma tego. Mhm. Często osoby z boku, które są, mogą szybciej to zauważyć i też mogą w jakiś sposób starać się wtedy interweniować. Zareagować. Jest z nami również Daniel. Daniel Majkowski, który prowadzi dyskusję na czacie. Danielu, co tam się na czacie dzieje? Czy już wiemy, co to jest uzależnienie, czy... Na razie nasi widzowie prezentują uzależnienie od milczenia. Nie chcą dyskutować. Nie wiem, może ich jakoś wy zachęcicie do tego, żeby dzielili się swoimi myślami. W zasadzie tylko jedno pytanie padło na czacie od samego początku. Czy możemy mówić o pożytecznych i dobrych uzależnieniach? Czy w ogóle takie istnieją? Także może być to ciekawe pytanie do dyskusji. Dziękuję bardzo. Myślę, że warto, abyśmy mieli to pytanie gdzieś tam z tyłu głowy, aby nam ono nigdzie nie umknęło, bo ono jest dosyć istotne. Zastanówmy się już teraz nad odpowiedzią przy odrobinie dobrej muzyki. This I know,
that he was born of Mary, when Bethlehem's manger was his only home, and that he lived at Nazareth and labored. And so the Savior, Savior of the world, has come. I cannot tell how silently he suffered, as with his peace he graced this place of tears, nor how his heart upon the cross was broken, the crown of pain. This I know, he heals the broken hearted, and stays our sin, and calms our lurking fear, and lifts the burden. Savior, Savior of the world is here. I cannot tell how all the land shall worship, when at his bidding every storm is still. Or who can say Witamy po muzycznej przerwie. Ja oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nas teraz oglądają, do tego, żeby brali udział w naszej dyskusji. W ten sposób możecie być częścią tego programu i też no, wierzę, że możecie zadać pytanie, które akurat tutaj gdzieś nam umknie. Także gorąco was do tego zapraszam, abyście komentowali nasze wypowiedzi i też podrzucali nam pewne myśli, które no, my tutaj w studiu będziemy mogli w jakiś sposób rozwinąć. Drodzy, zanim zadam kolejne pytanie, pozwólcie, że podzielę się z wami dosłownie kilkoma cyframi, do których dotarłem przygotowując się do dzisiejszego odcinku, a mianowicie liczby, które dotyczą nas jako Polaków i pewnych uzależnień, które no może nawet kilkanaście lat temu nigdy nie brałyby, nie byłyby brane pod uwagę jako uzależnienia. 50 tysięcy Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wydaje mi się, żeby to była mała liczba, ale oczywiście no, zawsze patrzyłem przez tą perspektywę, ilu nas w Polsce mieszka. Natomiast 100 tysięcy Polaków już boryka się z uzależnieniem od internetu, a więc no, dwa razy więcej. Milion Polaków przejawia symptomy uzależnienia od zakupów. Myślę, że gdybyśmy ten wątek dalej rozwinęli, a myślę, że będzie jeszcze taki czas, żeby go szerzej rozwinąć. Często myślimy, że zakupy to trzeba mieć pieniądze. No właśnie niekoniecznie. Można wpaść w ten nauk zakupów, nawet nie posiadając pieniędzy. No jeszcze jedna cyfra, 10% społeczeństwa tego pracującego ma problem z uzależnieniem od pracy.
A więc te liczby, no znów musielibyśmy się zastanowić, czy to dużo, czy mało. Wydaje się jednak, że każda liczba w kontekście uzależnień no już nie jest dobra. Czy to by było 10 tysięcy, czy nawet 500 osób. Natomiast moje pytanie jest następujące. Dlaczego w ogóle wpadamy w uzależnienia? Co jest powodem, dla którego wpadamy w nałogi? Dlaczego uzależniamy się właśnie od zakupów, od internetu, może od papierosów, od alkoholu? Myślę, że warto zacząć od jednej rzeczy, że chyba trudno znaleźć człowieka, który świadomie podejmuje decyzję, że będzie od czegoś uzależniony. To jest pierwsza rzecz. Druga taka podstawowa prawda, że żadne z uzależnień nie powstaje nagle, gwałtownie. No nawet czasami w przypadku tego najbardziej powszechnego, znanego uzależnienia od alkoholu, czasem myli się dwie rzeczy. Uzależnienia od upijania się. Ktoś, kto się upił, wcale nie musi być alkoholikiem. Ktoś, kto wypił jednorazowo dużą ilość alkoholu, nie musi być alkoholikiem. To jest pewien proces zarówno fizyczny, jak i proces przede wszystkim emocjonalny powstawania uzależnienia. Wydaje mi się, że tych przyczyn uzależnień może być wiele. Zaczynając od czasami inklinacji genetycznych, czyli dziedziczenia po poprzednich pokoleniach osób uzależnionych, wzorców rodzinnych, środowiskowych, pewnego oswajania się z czymś, co było jeszcze niedawno nowym zachowaniem, a teraz staje się rutyną, a wręcz staje się uzależnieniem. A czasami jest to także problem wynikający z wartości, a może inaczej, z braku poczucia własnej wartości, co jest całkowicie odrębnym problemem i najbardziej dotykającym właśnie młode, nastoletnie osoby, gdzie deficyt poczucia wartości owocuje no, zachowaniami w celu poprawienia własnego poczucia wartości, które później przeradzają się w uzależnienie. Trzeba jeszcze też dodać, że świat współczesny generalnie sprzyja wpadaniu w dosyć poważne uzależnienia, dlatego że oferuje dużo skomplikowanych sytuacji, w których nie można się odnaleźć bez wykonywania pewnych konkretnych czynności. I dzisiaj powiedzmy sobie wprost, nie można funkcjonować normalnie bez internetu. I to nawet już nie chodzi o kwestie towarzyskie, to chodzi o kwestie pracy i tak dalej, nawet rozrywki. W związku z tym ktokolwiek chce w jakiś sposób funkcjonować, no to musi na co dzień jakby obcować z tymi mediami, które niestety też powodują pewne konsekwencje. Więc dzisiaj świat oferuje znacznie szerszy wachlarz tego typu okoliczności niż to było kiedyś. I to już nawet nie tylko chodzi o szapoholizm, który może byłby kiedyś jeszcze w czasach reżimu komunistycznego niemożliwy ze względu na nasze możliwości finansowe, ale dzisiaj jak najbardziej już jest. Natomiast no, mamy wiele też innych uzależnień, które są dosyć powszechne. Rzeczy znacznie bardziej niewinnych, można by rzec, tak? Ale tego jest naprawdę tak. Są to rzeczy skrzętnie ukrywane albo w jakiś sposób człowiek ucieka przed tym, że one są. A one są i one też powodują swoje konsekwencje. W przypadku pracoholizmu, już na tym też zakończę, jest to bardzo poważny problem społeczny, który znowu jest zrodzony z tego, że mamy albo pewne aspiracje społeczne, aspiracje rodzinne, albo mamy po prostu taką lub nie inną sytuację, że w społeczeństwie kapitalistycznym trzeba ciężko pracować. Jak coś się chce osiągnąć, to trzeba tym bardziej pracować. Potem się pojawia kolejne uzależnienie, na przykład wobec kwestii podróżowania, tak? Jeżdżenia z miejsca na miejsce, potem pokazywania tego na Facebooku i tak dalej. I to się jakby nakręca cały czas. Znaczy, tu jeżeli mówimy o tym uzależnieniu, uzależnieniu od pracy, to jest jeden z przykładów takich cienkich granic i czasami problemu z definicją. Bo czym innym jest pracowitość, a czym innym jest pracoholizm? Bo pracoholizm to jest stan umysłu, a nie sposób zaangażowania, prawda? To jest pewne natręctwo pojawiające się w sposobie myślenia, gdzie praca staje się największą wartością i buduje się poczucie własnej wartości na podstawie pracy. To jest akurat jedno z uzależnień, które gdzieś tam dotknęło mnie. To bardzo takie złudne, dlatego że to jest szlachetne uzależnienie. Tak, świetna definicja. Tak? Tak jak czasami nad opiekuńczość nad dzieckiem. Też jest takim szlachetnym uzależnieniem,
gdzie jest postrzegane przez ludzi z zewnątrz bardzo dobrze, bo ktoś jest pracowity, bo ktoś jest opiekuńczy, ale tak naprawdę wszystko rozgrywa się w sferze umysłowej i pewnego uzależnienia od sposobu myślenia i pewnego systemu wartości. Że to jest najważniejsze, że ma się wyrzuty sumienia z powodu wolnego czasu, ma się wyrzuty, nie ma się wyrzutów sumienia z powodu zaniedbanych relacji z innymi, dlatego że wykonuje się szlachetną rzecz. Tak? A Łukasz wspomniał o uzależnieniu jako ucieczce. Czasami tak jest. No, w latach moich nastoletnich właśnie sposobem na rozwiązanie moich problemów czy ucieczki od problemów były lekarstwa nasenne, gdzie ich jakby pewna dawka powodowała, że przestałem myśleć o tym, co przerastało mnie. Nie zauważyłem, że w pewnym momencie no, stało się to częścią mojego mnie i częścią mojej codzienności. I dopiero pewne radykalne rozwiązania nas spowodowały, że zostało to przerwane. Ale to się powoli właśnie stało się taką nieodłączną częścią mnie. I na tym polega uzależnienie, że to staje się czymś nieodłącznym i przestaje się kontrolować nad tym, co się robi. Dawidzie, jakbyś chciał coś dodać jeszcze? Tak, myślę też, że uzależnienie, przyczyną uzależnień jest to, że czegoś nam brakuje. I człowiek został w taki sposób stworzony, że ma takie podstawowe potrzeby, jak bycie, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba bycia docenianym, bycia kochanym, dostrzeganym. I kiedy brakuje którejś z tych potrzeb, czy to wynika z sytuacji rodzinnej, czy społeczeństwa, w którym żyjemy, z różnych możliwych przyczyn, to wtedy staramy się szukać jakiegoś zastępczego rozwiązania, które często może być może już powodować, że za chwilę... Tak. I możemy się też na tym koncentrować. Bardziej się koncentrujemy na tej jednej wybranej potrzebie, bo nam jej brakuje. Ale to ma chyba też swoją stronę, tak mi się wydaje. Ja nie jestem specjalistą, będziesz ty wiedział o tym lepiej, jakąś chemiczną, prawda? Czy jakieś endorfiny się uwalniają, prawda? Coś się dzieje w umyśle, że człowiek tego potrzebuje, jakby się uzależniał od tych substancji, które mu dane czynności rzeczywiście dają. I na początku to jest niewinne, a potem to już jakby sam organizm haczło. Generalnie my mamy problem z definiowaniem, tak? Dlatego, że no, w języku angielskim są dwa różne terminy na uzależnienie i pewien nawyk. My próbujemy to mówić o tym, że to jest uzależnienie psychofizyczne i behawioralne, czyli związane z zachowaniami. I trudno trudno jest odróżnić uzależnienie od pewnej neurozy, od pewnego natręctwa. No, czy można nazwać uzależnieniem próbę odreagowania stresu, z którym miałem ja do czynienia z pewną nastolatką, która kiedykolwiek przeżywała jakieś stresy, to odreagowywała je kolejnymi samookaleczeniami. Czy to jest neuroza, czy to jest uzależnienie, prawda? Czy to jest sposób odreagowania czegoś? No czasem są to bardzo takie śliskie granice, bardzo delikatne granice, gdzie no trudno i można było popełnić by błąd, gdzieś tam definiując czy klasyfikując kogoś jako osobę uzależnioną, kiedy tak naprawdę tego nie ma. Zanim zadam kolejne pytanie, chciałbym zaprosić tutaj Daniela, który wie, że już może podzielić się z nami jakimiś ciekawymi myślami od naszych widzów. Danielu, jak na czacie? No na czacie na pewno lepiej niż ostatnio. Toczy się już dyskusja i też rozmawialiśmy na temat tych początków uzależnienia, skąd to się bierze. No i jakby dyskusja idzie w tym kierunku, że jednak zazwyczaj się to uzależnienie bierze z tych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Rzadko uzależniamy się od czegoś na widok czego, czy czujemy się źle, tak? Więc zazwyczaj to uzależnienie, czy to jest właśnie alkoholizm, narkotyki, pornografia, to wszystko na początku kusi nas czymś dobrym, tak? A potem dopiero przestajemy nad tym sprawować kontrolę i wtedy zaczyna się ten tak zwany zjazd, tak? W pewnym momencie zdajemy sobie z tego sprawę albo nie zdajemy sobie sprawy i idziemy dalej w zaparte, twierdzimy, że robimy to, bo sprawia nam przyjemność, tak? Nawet jeśli już dawno przestało nam to sprawiać przyjemność. I pojawiły się również pytania na czacie. Myślę, że mogą was zainteresować. Osoba o tajemniczym loginie X pyta. Co zrobić, gdy stare i złe nawyki wciąż powracają mimo starań i modlitw z mojej strony, tak? Czyli w praktyczny sposób. Czy jestem w stanie sobie sam pomóc z moim uzależnieniem? I drugie pytanie, też podobne, tak? Jak należy walczyć z uzależnieniami? Znaleźć jakieś ciekawe zajęcie, jakieś hobby, skupić się
na lepszym samopoczuciu. No jakby tutaj też jest pytanie o to właśnie, jak już wyjść z tego uzależnienia, tak? Czyli na ten bardziej praktyczny etap wchodzimy. Dziękuję bardzo. Natomiast ja chciałbym, abyśmy wrócili na moment do tego pytania, które wcześniej padło ze strony naszych internautów, a mianowicie, czy są jakieś pozytywne uzależnienia? Bardzo lubimy mieszać to pojęcie uzależnień z jakimś dobrym zachowaniem. No właśnie, czy są pozytywne, dobre uzależnienia? To wszystko zależy od definicji, bo jeżeli przyjmiemy definicję, że uzależnienie jest już takim stanem umysłu, który przekłada się na zachowanie, które zaburza jakieś funkcjonowanie, no to wtedy nawet jeżeli ktoś robi jakieś dobre rzeczy, na przykład angażuje się w sport albo, albo w jakąś nawet pomoc, misję pomocową na przykład dla ubogich krajów, jeździ cały czas, wyjazdy organizuje, ale jednocześnie może zaniedbywać na przykład życie rodzinne i inne osoby na tym cierpią. Więc wtedy oczywiście, jeżeli taką definicję przyjmiemy, to nie możemy mówić o dobrych uzależnieniach. Ktoś, kto jest uzależniony, nie czuje się dobrze sam ze sobą. Dokładnie. Prawda? I mogą być dobre, społecznie dobrze postrzegane zachowania, ale nie wywołują w danej osobie dobrego samopoczucia i nie towarzyszą temu dobre intencje. Czyli jakby kiedy tutaj dotykamy, no klasyczny przykład pracoholizmu, tak? Jeżeli ktoś jest zapracowany i żyje tylko pracą i nie odczuwa żadnej satysfakcji, ma wyrzuty sumienia z powodu wolnego czasu, to możemy powiedzieć o uzależnieniu szlachetnym, ale jednak destrukcyjnym. Od szlachetnej rzeczy, o Boże, tak. Nawet jeżeli mielibyśmy, bo wiem, że od razu tutaj w schemacie myślenia chrześcijanina zaraz by się pojawiło jedno dobre uzależnienie. Uzależnienie od Boga. Jesteśmy w pełni zależni od Niego. Ale obawiam się, że tego rodzaju uzależnienie może wywołać, czy sposób myślenia też wyłączający pewną stronę racjonalną i pewną równowagę, może doprowadzić do po prostu fanatyzmu religijnego, który staje się destruktywny także w relacjach z innymi ludźmi i generalnie w samopoczuciu staje się destruktywny dla samego siebie. Także ja uważam, że nie, jeżeli już operujemy słowem uzależnienie, to nie ma dobrych uzależnień. I ja tylko operujemy, przepraszam, tym słowem w kontekście negatywnym. Pejoratywnym, tak. Oczywiście. Ja tylko może dodam do tego, co szczególnie na końcu powiedział Remigiusz, bo to są rzeczywiście bardzo takie mądre rzeczy, że dobrymi intencjami to piekło wyłożono. No niestety tak to już jest. Jeżeli człowiek nie zdaje sobie sprawy albo brak mu uczciwości takiej wewnętrznej, żeby sobie powiedzieć wprost coś, co się z nim dzieje, albo żeby się spytać innych, żeby mu powiedzieli, co się z nim dzieje, to będzie się cały czas oszukiwać. Prawda jest taka, że w jakiś sposób każdemu z nas grozi uzależnienie i każda sytuacja, która prowadzi do braku równowagi, jakiejś umiejętności oddzielenia czasu na rzeczy ważne i ważniejsze, zależnie od tego, jakie są okoliczności, bo to może się zmieniać, tak? Jeżeli człowiek nie potrafi sobie tego w głowie uporządkować, jeżeli odczuwa presję wewnętrzną, tak? Jeżeli na przykład czuje dyskomfort, to może być już powodowane, tutaj o tym też wspominał Dawid, tym, że już nawet nasz organizm jest uzależniony wprost biochemicznie od pewnych zachowań, no to wtedy wiadomo, że jest źle i nawet rzeczy bardzo pozytywne mogą się stać przekleństwem. Znaczy jedyne, co mógłbym dodać do tego, co Łukasz powiedział, no nie żyjemy w idealnym świecie, tak? Równowagi, gdzie wychodzimy z domu, pracujemy 8 godzin, wracamy i mamy komfort, ale osoba, która nie jest uzależniona, potrafi jakoś odreagować, a nawet takie intensywniejsze okresy czy zaangażowania w pracę, czy zaangażowania rodzinnego, czy innych rzeczy, potrafi zbalansować właśnie sobie. To jest tak? Potrafi bardzo być elastyczna w tym wszystkim. A w przypadku uzależnienia czuje się wewnętrzny niepokój, że czegoś brakuje, co robiłem do tej pory, że nie potrafię skupić się na innym zajęciu. No klasyka uzależnienia od internetu, tak? Gdzie osoba, która byłaby uzależniona od internetu, a może ktoś z nas tak właśnie myśli, że tutaj rozmawiamy ze sobą, ale gdzieś w drugiej półkuli głowy się pojawia myśl zaraz, a gdzie mój smartfon, gdzie mój laptop i gdzie moja przeglądarka, tak? I to jest jakby sedno uzależnienia i sedno tej destrukcji.
Tak. Fajnie, że poruszyliśmy temat internetu, dlatego że jakby wiemy, że są pewne uzależnienia takie fizjologiczne, tak, fizyczne. Mm. Uzależnienia od alkoholu, od jakichś substancji, od pewnych narkotyków. Natomiast wiemy, że też nauka rozdzieliła te uzależnienia bardzo poważnie i są pewne uzależnienia, no można powiedzieć behawioralne, tak, wynikające z naszego zachowania, tych schematów, które powtarzamy. I teraz moje pytanie do was. Czy wiecie, co to jest bigoreksja? Ja badając właściwie temat uzależnień, natrafiłem na to pojęcie i byłem zdziwiony. Nie zdawałem sobie sprawy, że takie uzależnienie w ogóle istnieje. Posłuchajcie, przeczytam, dlatego że nie chciałbym nic tutaj przekręcić. A więc bigoreksja jest to zaburzenie psychiczne polegające na subiektywnym niedostatku estetyki własnego ciała pod postacią uczucia posiadania niewystarczającej masy mięśniowej. Czyli już mi się tutaj od razu ta masa mięśniowa kojarzy tylko z jedną płcią i z grupą mężczyzn, która tutaj no jakby jest uzależniona od swojego wyglądu. Tak, od mięśni, od tej estetyki, tak jak tutaj mieliśmy w definicji. I przechodząc od tego, jak to jest z tymi zachowaniami naszymi, jak dzisiaj właściwie w dobie internetu możemy sobie radzić z tymi uzależnieniami właśnie od internetu, właśnie od zakupów, które w większości wypadków, no internet pozwolił nam teraz odwiedzać sklepy, nie wychodząc z domu. Bezgotówkowo, gdzie nie widać, nawet jak pieniądze wypływają. Tak. My wydajemy pieniądze, problem, których nawet nie mamy. Mhm. Więc jak tutaj, w tej materii, no powinniśmy rozpocząć tą przygodę z zakończeniem tej walki z uzależnieniem? Czy myślę, że najważniejsza jest tutaj profilaktyka. Tak? Ja od 25 lat zajmuję się, czy staram się pomagać osobom uzależnionym od tytoniu. To jakby tutaj najpowszechniejsze w moim doświadczeniu uzależnienie, ale nie tylko spotykam się z osobami uzależnionymi, dlatego że spotykam się także z młodzieżą na zasadzie profilaktyki, młodzieżą gimnazjalną, chociaż wiem, że w niejednym przypadku niestety już wtedy trzeba terapii, a nie tylko profilaktyki. Ale zawsze wtedy staram się wskazywać na jedną rzecz, na pewną hierarchię wartości w życiu. Bo jeżeli ktoś nie ma dobrej hierarchii wartości, o wiele łatwiej wpada w uzależnienia. To padało w czasie naszej sondy. Właśnie takie zdanie padło i bardzo utożsamiam się z tym zdaniem. Oczywiście świadomość hierarchii wartości też nie jest stuprocentowym zabezpieczeniem, tak jak świadomość szkodliwości. O, możemy tutaj podawać przykłady ludzi świetnie świadomych o szkodliwości alkoholu czy papierosów, a jednak uzależnionych od tych substancji. Ale myślę, że się od tego zaczyna. Kiedy dałeś przykład tutaj bigoreksji, no to jest przeciwieństwo anoreksji, więc mamy tutaj damski świat też, tak, włączony w to. To zaczyna się także od drugiego systemu wartości. Wartości własnego poczucia wartości. Akurat nie znając definicji tego uzależnienia, znałem osobę, która stała się uzależnioną, nastolatek, bardzo szczupły, który nagle zaczął bardzo intensywnie ćwiczyć. Fakt, kompleks fizyczny, no i fakt doświadczenia pobicia, który jakby odreagował tym, że teraz on pokaże, że jest silniejszy od innych. Wszystko zaczyna się od spojrzenia, czy bardzo wiele, na samego siebie. A później od spojrzenia na to, co jest ważne, a co mniej ważne w życiu. I tu jest chyba sedno niepopadania w nałogi. Na pewno ważne jest na początku, tak jak tutaj już było powiedziane, że zrozumienie swojego problemu, uświadomienie sobie, że rzeczywiście mam problem, a jak potem sobie dalej z tym radzić. W zasadzie, chociaż dzielimy te uzależnienia na behawioralne i takie fizyczne, to jeżeli chodzi o mechanizmy, jak one powstają w naszym mózgu, są w zasadzie podobne. Takie same, są bardzo podobne. Wszystko polega na różnych sieciach neuronalnych, przekazywaniu różnych substancji chemicznych pomiędzy komórkami, które są nadprodukowane, receptory później się ulegają rozregulowaniu. I taki dobry, kiedyś słyszałem wyjaśnienie tego problemu,
w jaki sposób właśnie wyjść z uzależnienia. Kiedy powtarzamy pewną czynność, uzależniamy się, to pewien szlak w mózgu ulega wzmocnieniu. I tak jak na autostradzie, zaczynają jechać tysiące samochodów. Jest to bardzo silny, uczęszczany codziennie szlak. I teraz niestety jest tak, że prawie niemożliwe jest, aby ten szlak, który został wytworzony, aby zupełnie zaniknął. Dlatego tak często osoby, nawet które wyjdą z uzależnienia, potem wystarczy jakiś jedna sytuacja po 10 latach i znowu wpadają w uzależnienie, bo ten szlak tam jest, tylko jest, był wyciszony przez pewien czas. I sposób, w jaki możemy poradzić sobie z uzależnieniami, jest taki, aby wytwarzać nowe szlaki. Czyli jesteśmy od czegoś uzależnieni. Możemy znaleźć inne hobby, może ktoś może powiedzieć hobby albo zainteresowania, które są konstruktywne najlepiej, jeżeli są to różnorodne, żeby nie popaść z kolei w inne uzależnienie. I wtedy tworzą się inne szlaki w mózgu, które stają się konkurencyjne dla tego poprzedniego szlaku. I w ten sposób właśnie jest możliwe wychodzenie z uzależnienia. Wydaje się, że tutaj pewna osoba zadała pytanie, rozumiem, że jest to osoba wierząca, pytała się o tą właśnie wychodzenie z uzależnienia w kontekście wiary w Boga, czy trzeba się modlić. I nawet w Piśmie Świętym jest taki ciekawy fragment w Księdze Izajasza, gdzie jest napisane, że przestańcie źle czynić, a uczcie się dobrze czynić. Jeżeli będziemy tylko koncentrować się na tym, aby od czegoś odejść, ale w zamian nie zaangażujemy się w coś innego, coś kreatywnego, dobrego, to nic nie zmieni. Może to być bardzo trudne, wręcz niemożliwe do pokonania. Bardzo wiele zależy od świadomości samego siebie. Myślę, że najbardziej klasycznym, kiedy mówimy o tym najbardziej powszechnym polskim uzależnieniu, jakim jest alkohol, to także drogi wyjścia z tego. Ja tylko przypomnę pierwszy z 12 kroków anonimowych alkoholików, który mówi o tym, że poczułem się bezsilny wobec alkoholu i przyznaję, że utraciłem kontrolę. Tak? I to jest, od tego się zaczyna. Ja wczoraj mojemu przyjacielowi, który należy do grupy AA, sprezentowałem dla wszystkich członków tej grupy książkę Pokój, o jakim marzysz. Dlatego, że ta książka, pokazując drogę nawrócenia człowieka, także jest tożsama właśnie z 12 krokami AA tak naprawdę. Wszystko zaczyna się od uznania, że tak jak tutaj internauta pytał i pisał o walczeniu ze swoim uzależnieniem, że jestem wobec tego bezsilny, że nie kontroluję tego i potrzebuję pomocy. Drugi krok AA mówi o Bogu czy sile wyższej, która właśnie może w tym pomóc i na pewno to jest sposób bardzo skuteczny, bo znam ludzi, którzy wieczorem kładli się jako osoby palące, tytonia rano po modlitwie wstawały wolne od tego, ale chyba jedną z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić, to próbować walczyć z tym samemu. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, zapraszam na chwilę z muzyką. What?
Witamy po przerwie. Jest z nami już Daniel. Danielu, jak dyskusja na czacie? Czy pojawiły się kolejne fajne pytania? Tak, pojawił się ciekawy wątek. Jeszcze wcześniej tylko zamknę kwestię pozytywnych uzależnień, tak zwanych. Tutaj na czacie też dyskutując przychylili się do tej jednak opinii, że jeśli mamy do czynienia z uzależnieniem, to znaczy, że jakieś proporcje czegokolwiek w naszym życiu zostały zachwiane, więc trudno mówić o pozytywnych uzależnieniach. Też był taki wątek uzależnień, które są często lekceważone, czyli nikt nie lekceważy uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, no ale kiedy właśnie wchodzą zakupy, leki, czy nawet pornografia, to potrafimy na to patrzeć przez takim przymrużeniem oka, choć mówimy tu o rzeczach, które potrafią być bardzo destrukcyjne dla naszego życia, tak? Więc tu też taka przestroga, żeby nie lekceważyć pewnych uzależnień. I też pojawiło się pytanie, jak unikać uzależnień? Czy możemy sami wyjść z uzależnienia? I opinie są bardzo różne. Takie, że jeśli ktoś ma silną wolę, to może. Jeśli nie, to nie może. Niektórzy mają silniejszą konstrukcję psychiczną, są w stanie to pokonać sami, inni nie. Pojawił się też wątek wzmacniania organizmu witaminami, na przykład tutaj pojawiła się taka myśl, że witaminy z grupy D dobrze wzmacniają system nerwowy. Tutaj może Dawid się wypowie w tej kwestii. I ten też wątek duchowy, który został poruszony, tak, że jednak modlitwa, wiara to są rzeczy, które jak najbardziej pozytywnie wpływają na proces wychodzenia z uzależnienia. I jest też cytat z Pisma Świętego, z listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Też taki tutaj się na koniec pojawił fajny wątek. Dziękuję bardzo, Danielu. I ja oczywiście zachęcam was do tego, abyście dalej zadawali nam pytania. Nawet jeżeli nie uda nam się na nie już odpowiedzieć w tym programie, to możemy pozostać z wami w kontakcie. Drodzy, zanim przejdziemy może troszkę do tego elementu wiary i tego znaczenia w ogóle wiary w walce z uzależnieniami, to zastanawiam się jeszcze nad tym, jak samemu rozpoznać, czy ja już nie mam z czymś problemu. Myślę, że dalej zmagamy się z tym, że pojęcie uzależnień podpisujemy tylko do tej definicji tych uzależnień fizycznych, czyli tylko do problemów z pewnymi substancjami, a niekoniecznie do problemu z pewnymi zachowaniami. Jak tutaj zachować jakiś taki bezpieczny odstęp? Jak rozpoznać, czy ja już nie mam przypadkiem z czymś problemu? No, wydaje mi się, że to też wspominał Remek, że bardzo ważnym sygnałem jest to, jak patrzą na nas inni ludzie. To trzeba jednak obserwować. No, w jakiś sposób to jest jednak zawsze jakaś kontrolka. Jak się zapali, to znaczy, że trzeba też o tym myśleć. Druga sprawa to jest taka, że też i nasze takie wewnętrzne poczucie sumienia w jakiś sposób jednak człowiekowi prędzej czy później zacznie sygnalizować. Można sobie robić różne te testy. Słyszałem o wczasach, które są organizowane za całkiem spore pieniądze, gdzie się wyjeżdża na 2 tygodnie. I jednym, gdzieś tam na jakąś wyspę daleko, jednym z takich nakazów jest to, że trzeba zostawić telefon komórkowy komputer. I to jest dla ludzi normalnie pracujących jest takim doświadczeniem głębokim, że nie są w stanie sobie na początku poradzić, a potem okazuje się, że jednak można. Wydaje mi się, że te rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze dodam na koniec kwestię wyjścia z nałogu. Dawid wspominał na temat właśnie szukania tych takich kreatywnych ścieżek. Myślę, że to jest bardzo istotne, dlatego że wyjście z nałogu powinno być w jakiś sposób zwalczane czymś, co będzie dla nas raz, że atrakcyjne, dwa, że w miarę łatwe. W miarę łatwe. I łatwiej jest zawsze, ze względu na to, jaką mamy konstrukcję psychiczną, łatwiej będzie zawsze z kimś. Więc pierwsza sprawa jest taka, że ważne jest, żebyśmy się otoczyli ludźmi, którzy nam coś dobrego pomogą robić z kimś, będziemy, a po drugie, żeby to było kreatywne, żeby to przynosiło widoczny efekt, który albo w jakiś sposób nam pomoże się realizować, albo przyniesie dobro innym, czyli przyniesie jakieś takie dobre, kreatywne rezultaty i w ten sposób nas jakby odciągnie od tego, co jest negatywne. Myślę, że tutaj sygnałem takim jest właśnie takie poczucie własnej świadomości, że coś się zmieniło.
Odkąd coś nowego weszło w moje życie, coś się zmieniło. W moich relacjach z innymi, z rodziną, w moim zachowaniu. I to jest taki sygnał ostrzegawczy. Oczywiście największy problem z uzależnieniem polega na tym, że się szuka mnóstwa usprawiedliwień. I jest ten syndrom wyparcia. Tak? Dlatego ten pierwszy krok AA mówi, uznaję moją bezsilność. I to jest najtrudniejsze. Ale kiedy mam taką świadomość, że coś się zmieniło od momentu, kiedy czegoś weszło więcej w moje życie. Czy to jest alkohol, czy to są papierosy, czy to jest kawa, czy to są właśnie różnego rodzaju zachowania, że coś się zmieniło, że czegoś mi ogromnie brakuje, kiedy tego nie ma i nie potrafię normalnie funkcjonować, to już jest naprawdę bardzo poważny sygnał, że jestem uzależniony i nie można tego obracać w żart i lekceważyć i mówić, usprawiedliwiać się, mówiąc, że inni na przykład mają gorsze uzależnienie. Ale to jest moment, w którym naprawdę coś trzeba zacząć robić, żeby wyjść z tego uzależnienia. A jak jest w takim razie z tym czynnikiem wiary? Czy on jest tutaj niezbędny? No wydaje się, że nie, bo jednak ludzie, którzy nie wierzą w Boga, są ateistami, też potrafią wychodzić z różnych problemów, z różnych sytuacji, na swój sposób tłumaczyć sobie również jakieś tam rozwiązanie i poradzić z tą rzeczywistością, która kiedyś była trudna, a jednak jest dzisiaj zupełnie inaczej, jest lepiej, a ten czynnik wiary się nie pojawi. No to ważna jest wiara, ważne jest to, żeby gdzieś rozwijać w nas te pragnienia duchowe, czy jednak niekoniecznie warto skupić się na innych rozwiązaniach? Ostatecznie jest to zawsze dobry sposób. Powiedzmy sobie to wprost. Nie każdy jest wierzący i trudno oczekiwać, że każdy się stanie wierzącym z dnia na dzień, szczególnie z tego powodu, że chce walczyć ze swoim nałogiem. To nie jest zbyt dobra motywacja do tego, żeby się stać człowiekiem wierzącym, chociaż podobno każda motywacja jest dobra. Ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wiara potrafi poza pewnymi też duchowymi odczuciami przynosić bardzo konkretne korzyści, także w sferze psychicznej. To są rzeczy już zbadane, udowodnione, że generalnie człowiekowi do szczęścia, do powodzenia życiowego, do dłuższego życia, wiara zawsze przykłada całkiem sporo wbrew pozorom. Nie mam możliwości stwierdzić, czy to się przenosi też na kwestię uzależnień, ale przypuszczam, że też. Dlatego, że tak jak zresztą wspominał Remigiusz, już wiele osób, jeżeli nie w cudowny sposób i łatwy, co się nie zawsze zdarza, to jednak wzmocnieni jakby kontaktem z Bogiem odczuwają pewną siłę, brak tej właśnie samotności. Czują, że jest ktoś, w kim mogą znaleźć pomoc. To jeszcze jedna rzecz na koniec, bardzo istotna. Często się bardzo wstydzimy swoich uzależnień. Ciężko jest powiedzieć drugiemu człowiekowi o tym, co nas gnębi. Ludzie wierzący mają wtedy wielką przewagę. Dlatego, że mogą się Bogu zwierzyć i wierząc w to, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś wyimaginowana sytuacja, tylko że jest to prawdziwy Bóg, który może jest w stanie pomóc, mogą się nie czuć samotni, a do tego jeszcze otrzymać realną pomoc od Boga. Są też pewne badania naukowe, które pokazują, że wiara w Boga, też wsparcie społeczności, do której się uczęszcza, ma duże znaczenie na stan zdrowia. Na przykład badano pewne grupy, to nie akurat w kontekście uzależnień, ale wydaje mi się, że może być tutaj całkiem podobnie. Osoby, które były poddane jakimś ciężkim operacjom i potem po operacji często następuje taki okres depresji, przygnębienia. I osoby, podzielono na dwie grupy, osoby wierzące i osoby, które nie pokładają wiary w żadnej wyższej istocie. I okazało się, że osoby, które właśnie są wierzące, które się modlą, które wiedzą też, że za nie ktoś się modli, czy to rodzina, czy znajomi z kościoła, takie osoby szybciej powracały do zdrowia. Krótszy był ten okres od operacji do opuszczenia szpitala. I też badano pewne funkcje mózgu, i okazało się, że u tych osób pewne obszary mózgu, których aktywność jest obniżona w depresji, u tych osób te obszary są bardziej aktywne, co znaczy, że mają większe szanse przeciwdziałania depresji.
Badania też mówią, że osoby, które wiarą i oparciem na Bogu motywują swoje wyjście z nałogu, trwalej żyją w abstynencji już od tych nałogów, bo wyjść z nałogu to jest jedna rzecz, ale wytrwać tej abstynencji jest kolejnym problemem, dlatego że no, chociażby z mojego doświadczenia znam mnóstwo ludzi, które powróciły do nałogu i wiem, że ludziom wierzącym jest o wiele łatwiej wytrwać wolności od nałogu, mają podstawy, mają motywację, mają ogromną motywację do tego, ponieważ Bóg także daje pewien system wartości. Jeszcze jedną rzecz, to co o czym Łukasz wspomniał, daje przebaczenie wtedy, kiedy się przegrywa ze swoim nałogiem, co pozwala powstać i podjąć walkę na nowo. Proszę Państwa, dzisiaj poruszyliśmy trudny temat, temat uzależnień, ale kiedy głębiej się nad tym zastanowimy, widać, że nie wszyscy jesteśmy od nich wolni. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym łatwiej będzie nam znaleźć rozwiązanie. Poruszyliśmy wiele myśli, wiele wątków. Pojawiła się także kwestia wiary. Może gdzieś w naszym sercu mamy jakieś wątpliwości, może jakieś pytania dotyczące wiary. W walce z uzależnieniami na pewno warto te myśli w jakiś sposób pielęgnować, rozwijać. A na pewno, tak jak słyszeliśmy, nie będzie to miało złego i negatywnego wpływu na nasze zdrowie, wprost przeciwnie, na pewno może nam pomóc. Dziękuję bardzo, że dzisiaj zechcieli Państwo z nami być i zapraszam już na kolejny odcinek, a on już niebawem. Do zobaczenia. Helping Daily Living jest 13-częściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.